kofury. Witam was serdecznie. Dzisiaj jesteśmy, będę ich nazywał, silna ekipa. Jesteśmy w Bystrzycy Górnej i mamy zamiar zerknąć do pewnej sztolni, czyli odkryć tematy, które są dla nas totalnie obce. Sztolnia Marie Agnes. Nie wiem, czy powiem teraz historii, czy nie, ale uważam, że może być mega ciekawie, szczególnie dla jednego miejsca. W tym miejscu tam właśnie sobie wejdziemy. No, a żeby było śmieszniej, no to właśnie jesteśmy. Słuchajcie, zanim tam wejdziemy, to może ja powiem wam coś historii, żeby tam już się skupić na bezpieczeństwie. Generalnie ta sztolnia jest niewiadomego pochodzenia, jeżeli idzie o czas historyczny. Mówi się, że już od XVI wieku do początku XIX była użytkowana i wydobywano z niej rudy cynku, ołowiu i srebra. A w książce jakiejś takiej górniczej, ale coś mniej więcej tak to się nazywało, w jakimś rejestrze, ona funkcjonuje w 1904 i wpisana była jako sztolnia, gdzie wydobywano rudy cynku. My wchodzimy, będzie fajnie. Dobra, wchodzimy. Ile tu jest tej wody? O, jest trochę. Dobra. Początek pewnie najtrudniejszy. Trochę mam źle światło ustawione. Dobra, już jest lepiej. Proponuję najpierw pójść od nogą prawą. Zobaczcie, tak wygląda wejście. Kurczę, się zastanawiam, czy mi coś nie cieknie po nocy. Ale mam nadzieję, że nie. Dobra. No to idziemy dalej. Tutaj mamy na tak zwanym spongu. My się poruszamy. No co za śmieciarz. Tutaj to kurde zostawił. Tam wam jest tutaj nawet przyjemnie ciepło. Poza początkowym miejscem z wodą tu już jest całkiem przyjaźnie. Bardzo wąsko. Tutaj mniej więcej może 2 metry. Aczkolwiek wolę się schylić, mam 1,80 m, żeby nie uderzyć. Tu na pewno jakiś geolog by nam dużo powiedział, czy to mamy do czynienia z jakimiś kolorami mówiącymi o tym, co tu było wydobywane rzeczywiście. Tu jakiś mały zawał, ale widać ślady butów, więc przychodzą. Okej, jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj jest dojście do miejsca, gdzie na dole jest właśnie poziom -1 i -2. -1 znajduje się na 6 metrach niżej, a -2 na 11, więc tam wpaść średnio fajnie. Tam przyjeżdżają nurkowie po prostu sobie ponurkować. Nie wiem, czy tam jest sens właściwie wejść i nie zobaczyć. Sens zawsze jest. Które głupio. Tak jak Artur mówi, sens zawsze jest. Ło! Jak tu jest głupio. Jak dziwnie. Ale mi tak powietrze wyszło z butów. Z woderów, przepraszam. Wrażenie jest niesamowite. Ja tylko mam jedną cichą nadzieję, że te wodery
Rzeczywiście trzymają. Okej, tam jest przodek tak zwany. I powiem wam teraz, że poczułem tą zimną wodę. Dopiero teraz. Bardzo, bardzo ciekawe. Tam jest tak zwany przodek. Dobra, śmigamy tam. Uwaga pod nogi, w sensie jest dużo kamieni. Wam to taka to zimno, które jest w bucie, w woderze, powoduje, że człowiek się zastanawia, czy aby na pewno ma sucho. I ja wam powiem, że ręki sobie uciąć nie dam. O, tu jest super. Nie mogę świecić latarką ręczną, bo nie miałbym podparcia żadnego już, jeżeli idzie o ręce. Słucham? O, zobaczcie jak pięknie. O, tu jest trochę lepiej. Powiem wam, że ciekawe uczucie chodzić w takich wąskich szczelinach. Ciekawe też jest to, że obiekt jest ogólnie dostępny. To nie jest tak, że my tu musieliśmy jakieś zasieki pokonywać. O właśnie. Dochodzimy do miejsca, które na zdjęciach często wygląda bardziej niebezpiecznie. O, wow. Widać stare podpory jeszcze, choć nie wyglądają tak staro, ale to są stare podpory właśnie. I tutaj mamy poziom minus 1, który jest 6 metrów niżej. I potem minus 2, który jest metrów 11. Więc szok. Właśnie o to mi chodziło, słuchajcie. Żeby tego typu efekt zrobić, można, tutaj nurkują. Ty, ja naprawdę skoczył do tej wody. Ale jeszcze przejdę do ostatniego przodka. Żeby nie było, że nie pokazałem, ale też żeby nie było, że sam nie widziałem. O, a tu jest właśnie przodek, a tu moje czyste rękawiczki. A zobaczcie, jaka fajna struktura w ogóle tutaj się zrobiła, naprawdę. Dobra, z tego miejsca żegnam się z wami. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo mi bardzo. A ten dziwny dźwięk, co tutaj słyszycie, to taki pan tutaj do nas przyleciał i odleciał właśnie. Dzięki za wycieczkę z nami. Dla mnie wypas. Krótko, ale i na tym. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Hej.